Po dramatycznej i obfitującej w wiele zwrotów akcji grze zawodnicy Dekorglasu pokonali rywali z drużyny Morliny Ostróda 3-2. Mecz był ciężki praktycznie już od pierwszego pojedynku. Dzisiejszy pojedynek derbowy z rywalem zamiędzy z Ostrudą, po bardzo ciężkim, dramatycznym, obfitującym w zmiany emocji meczu, rozstrzygnięty na naszą korzyść 3-2. Tak jak powiedziałem, mecz pełen dramaturgii, zaczęło się bardzo źle, bo już w ten mecz te ustawienie, które zaproponował trener Krzyszewski, nie odpowiadało nam do końca. Nie chcieliśmy tak trafić, spodziewaliśmy się innego ustawienia drużyny gości i to był jeden taki przyczynek do tego, co się później wydarzyło. Pierwsza gra, absolutnie niespodziewana porażka Kenty Matsudaira, gdzie mocno faworyzowany Kenta Matsudaira przegrał po, trzeba to powiedzieć, bardzo słabej grze z Bartoszem Suchem. Absolutnie nie mógł znaleźć odpowiedniego rytmu, nie mógł poradzić sobie z emocjami dookoła. Trzeba powiedzieć, że zagrał bardzo słabo, nigdy nie widziałem absolutnie grającego go, nie widziałem go w takiej dyspozycji jeszcze nigdy. I nasza sytuacja w tym momencie stała się bardzo dramatyczna, ze względu na to, że późniejsze dwie konfrontacje absolutnie, teoretycznie oczywiście, miały być pod dyktando drużyny gości. Losy meczu i taki impuls do walki dał Paweł Wertikowski, który pokonał faworyzowanego Kanadyjczyka, Chińczyka z kanadyjskim paszportem, lidera drużyny gości. Po świetnym pojedynku 3-0, dość pewnie, wyraźnie, gdzie cały czas to Paweł miał inicjatywę w tym spotkaniu. Trzeci pojedynek dzisiejszego spotkania, gdzie Wang Yang rywalizował z Prokopcowem, Dimitrim Prokopcowem. W tych przedmeczowych naszych kalkulacjach obawialiśmy się bardzo tego pojedynku, gdyż z ostatnich 11 pojedynków rozegranych pomiędzy tymi zawodnikami, naszemu zawodnikowi Wang Yangowi nie udało się ani razu wygrać z tym zawodnikiem. Dlatego chcieliśmy uniknąć tej konfrontacji w ogóle w tym spotkaniu. Niestety doszło do niej. A może stety, bo doszło do miłej niespodzianki. Wang Yang naprawdę pokazał tenis na światowym poziomie, ogromną wolę walki, determinację, hard ducha i wolę zwycięstwa. Także zapomniał o tych porażkach z tym zawodnikiem i pod też bardzo dramatycznym, obfitującym ze zmiany akcji spotkaniu okazał się górą. Także tu wyprowadził nas na prowadzenie 2-1. Byliśmy już o krok od wygranej za komplet 3 punktów. Do stołu podszedł w czwartej grze Kenta Matsudaira. Tu zastanawialiśmy się i z Jerzym Wrablikiem i z Kentą, czy nie stawić Jerzego Wrablika. Może to by była dobra decyzja. Spodziewaliśmy się, że jednak Kenta po tej pierwszym słabym pojedynku zbierze w sobie, przeanalizuje to, co zrobił źle w tym pierwszym pojedynku i w drugim zagra zdecydowanie lepiej. Niestety nasze nadzieje już w tej pierwszym secie spalił na panewce. Widać było, że absolutnie znowu nie może znaleźć właściwego rytmu, popełnia proste, niewymuszone błędy. Jest wyraźnie słabszy i zdecydowanie przegrywa z zawodnikiem gości Wang Zhenem. Piąta gra i bohater dzisiejszego spotkania, Paweł Wertikowski, który wytrzymał i presję, i cały czas tą koncentrację, pokonał Bartosza Sucha, czym zapewnił nam bardzo upragnione zwycięstwo. W ten sezon, jeżeli chodzi o rozgrywki Superligi, w tym roku nie wyszliśmy dobrze. Na 4 spotkania przegraliśmy aż 3. Taka seria nie zdarzyła nam się bardzo długo. Także no, potrzebowaliśmy bardzo tego zwycięstwa. Wiadomo, że gdy są te porażki, o te zwycięstwa jest coraz trudniej, bo wtedy, kiedy zawodnik bardzo chce, kiedy drużyna bardzo chce, czasem ten zbyt duże chęć zwycięstwa powoduje to, że ten efekt jest odwrotny. Dlatego cieszę się bardzo z tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę odetchniemy i będziemy się koncentrowali na następnych spotkaniach, bo już w niedzielę mamy rewanżowy mecz z drużyną z Pragi w Pucharze TTU. W pierwszym meczu ćwierćfinału uzyskaliśmy w Pradze dobrą zaliczkę przed tym spotkaniem. Wygraliśmy 3-1, ale absolutnie nie czujemy się jeszcze półfinalistami. Musimy maksymalnie zagrać dobre spotkanie i walczyć od pierwszej do ostatniej piłki. Omawiany mecz już w niedzielę 25 lutego o godzinie 17. Zapraszamy.